Zapraszam na kolejny odcinek ćwiczeń. Szybciutko chodźcie przed ekran i ćwiczymy razem. Pozycja neutralna, nogi na szerokość bioder, stopy ustawione równolegle, ciężar na stopach rozłożony równomiernie. Lekko ugnij kolana, rozluźnij całe ciało, tak żeby nie było napięć. Ułóż dłonie na miednicy i wykonamy tyłoprzodo pochylenie miednicy. Wdech, z wydechem pochyl miednicę do tyłu, z wdechem wróć do pozycji neutralnej, z wydechem w przód, z wdechem wróć do pozycji neutralnej. Pamiętaj, żeby to robić rozluźnionym, w granicy komfortu, z wydechem do tyłu, z wydechem wróć do pozycji neutralnej, z wydechem w przód, z wdechem wróć. Wydech, wdech, wydech, wdech. Rozluźnione ciało, luźniusieńko. Wydech, wdech, wydech, wdech. Zatrzymaj ręce do boku, wdech, z wydechem zaokrąglamy plecy, ręce wyciągamy w przód, jak najdalej, z wdechem wróć, z wydechem miednica do tyłu, ręce do tyłu, łopatki się ściągają i wdech, powrót, wydech, wdech, wydech, wdech, jak najbardziej w przód, głowa między ramiona, wdech i z wydechem i wdech, powrót, wydech, wdech, wydech, wdech. Przepięknie nam się rozluźniają mięśnie międzyłopatkowe. Tam gromadzimy bardzo, bardzo dużo napięć. To jest bardzo ćwiczenie dobre, relaksujące, rozciągające, jednocześnie wzmacniające ten obszar. Wydech, wdech, opuść, rozluźnij. Rozstaw szerzej nogi, ręce do boku, wystaw piętkę i już miednica jest zablokowana. Wdech, z wydechem ręka dąży do ręki, z wdechem opuść, wystaw drugą piętkę, ręka dąży do ręki. Ciało nie podąża za tym ruchem. Wydech, wydłużamy ciało. Wdech. Wdech. Rozluźniamy nogi na szerokość bioder, robimy półprzysiady, wdech, z wydechem wychylając miednicę do tyłu, jednocześnie uginamy kolana i pochylamy się w przód, z wdechem prostujemy. Kolana w ten sposób nie wysuną się z linii kostek i wdech. Uwaga, żeby nie rozstawiać za szeroko, nie za wąsko, tak żeby być stabilnym. Nogi na szerokość bioder. Wdech. Plecy zostają neutralne, nie napinamy ich. Zostają w swobodnej pozycji neutralnej. Cały czas, jeśli czujemy napięcie w dolnej części pleców, to prawdopodobnie za mocno ściągasz łopatki do dolnej pozycji. Rozluźnij je. Łopatki rozluźnione. Jednocześnie też nie można zaokrąglić pleców. I robimy półprzysiad. Plecy nie zaokrąglają się, ręce patrzą w dół. Nie opuszczaj ramion, pilnuj pozycji. Wdech, z wydechem przenieś ręce do centrum. Z wdechem wyprostuj. Z wydechem zrób półprzysiad powolutku i opuść ręce. Wdech, z wydechem do centrum. Z wdechem wyprostuj, z wydechem zrób półprzysiad, opuść ręce,
wdech, uwaga, nie zaokrąglaj pleców, wydech, wdech. Cały czas plecy w pozycji neutralnej, tak? Jedyne co, to robię półprzysiady i praca, dodaję pracę rąk. To zapewnia działanie mięśni głębokich, tak? Czyli tutaj zachowując neutralne ustawienie kręgosłupa miednicy, dajemy naszym mięśniom głębokim warunki do pracy. Wydech, wdech i opuść, rozluźnij. Dobrze, zrób nogi na szerokość bioder, wysuń do tyłu prawą nogę, przyklej piętę do maty, stopy równolegle, ciało w jednej linii, pochylamy w przód, nie odrywając pięty, ręce przekładamy wzdłuż ciała. Teraz będziemy wykonywać pracę w stawie skokowym tylnej nogi. Z wdechem przejdź na palce, z wydechem opuść piętę, z wdechem unieś ręce, tak? Unieś piętkę i wydech, opuść. Wdech, ciało podąża tak jakby za ruchem w tej płaszczyźnie. Wdech i wydech. Wdech i wdech. I wdech. I wdech. I zatrzymaj, nie zaokrąglając pleców, pochyl w przód, pogłębiamy rozciągnięcie łydki. Trzymamy, oddychamy, ciężar na całej stopie. Stopy równo przylegają do maty. Dostaw nogę do nogi, rozluźnij, wysuń lewą nogę, stopy równolegle przylegają do maty. Ciało w jednej linii, pochyl w przód, nie odrywając pięty. Przełóż ręce wzdłuż ciała. Praca w stawie skokowym tylnej nogi. Jednocześnie aktywne rozciąganie łydki. Z wdechem przejdź na palce. Z wydechem opuść piętę. Z wdechem na palce. Z wydechem opuść piętę. Ciężar na stopach rozłożony równomiernie. Wdech i wydech. Nie przyspieszaj, rób to powoli, dokładnie. Wdech i wydech. Ciało, prawda, podąża w tej płaszczyźnie cały czas. Tak samo. Nie wykonujemy zbędnych ruchów. I zatrzymaj, nie zaokrąglając pleców, pochyl w przód, przytrzymaj. Ciężar na stopach równomiernie rozłożony, na całych stopach. Rozluźniamy łydkę. Dostaw nogę do nogi, rozluźnij. Nogi na szerokość bioder, wysuń do tyłu prawą nogę, przyjmij pozycję, kolano ugięte, pięta w górze. Wdech, z wydechem zjedź pionowo w dół, kolano przedniej nogi nie może wyjść z linii kostki i z wydechem do góry. Jeśli ci ciężko, jeśli miednica ucieka, rotuje, bolą kolana, nie rób tego ćwiczenia. Wydech i wdech. Wydech, wdech. Idziemy tyle, ile możemy, realnie. Tak, żeby się nie przeciążyć. Ręce do boku, raz, dwa, trzy, uklęknij wdech, z wydechem dostaw nogę do nogi, druga strona, wysuń lewą nogę, przyjmij pozycję, kolano ugięte, tylnej nogi pięta w górze, czujemy się stabilnie, ręce na miednicy, wdech, z wydechem zjedź pionowo w dół i z wdechem do góry, z wydechem pionowo w dół. I z wdechem do góry. Ręce na miednicy dla kontroli, żeby miednica nie rotowała. Z wydechem. Kolano przedniej nogi nie wychodzi z linii kostki. Pilnujemy tego. I
i ręce do boku. Raz, dwa, trzy. Uklęknij, zrób wdech. Z wydechem dostaw nogę do nogi. Rozluźnij. Dobrze. I wykroki do tyłu. Nogi na szerokość bioder. Wdech. Z wydechem sunąc stopą po macie. Wysuń nogę. Zrób półprzysiad. I z wdechem wróć. Cały czas ta sama noga. Uważaj, żeby kolano przedniej nogi nie wychodziło z linii kostki. I wdech. Wydech. I wdech. Wydech. I wdech. Druga noga. Rozluźniamy i stajemy z tyłu maty i w drugą stronę. Wdech, z wydechem. Kolano nie wychodzi z linii kostki i z wdechem wróć. Wydech i wdech. Druga noga. Stopa może sunąć po macie cały czas. Możemy jej nie unosić. Wtedy jest dużo łatwiej. Prawda? Łatwiej zachować równowagę. Rozluźnij. Nogi na szerokość bioder. Dobrze. Wysuń do tyłu prawą nogę. Wyprostuj, stopa obciągnięta. Prawa ręka na lewym udzie. Pilnuję, żeby miednica nie rotowała. Lewa ręka przy uchu. Będziemy teraz unosić dolną nogę, tylną nogę, jednocześnie tyle samo pochylając stóp. Pilnujemy, żeby miednica była cały czas zwrócona w przód. Nie rotujemy jej. Wdech, z wydechem, unosząc tylną nogę, jednocześnie tyle samo pochylamy tułów. Nie musimy tego robić maksymalnie, może być tyle, co pokazałam. Z wydechem, chodzi o to wyczucie na początku tej równowagi. I z wdechem. Puść. Rozluźnij, druga strona. Wysuń lewą nogę, wyprostuj, stopa obciągnięta. Lewa ręka na prawym udzie, prawa ręka przy uchu. Miednica nie rotuje, zwrócona w przód, wdech. Z wydechem unosząc dolną nogę, jednocześnie tyle samo opuszczasz tułów. Szukasz równowagi w ciele. Z wydechem. Nie musimy robić tego maksymalnie, naprawdę może być minimalnie. I tak jest nawet lepiej, jeśli ta miednica by chciała uciec. To ćwiczenie na równowagę, tak? Jeśli siłowo do tego podchodzimy, to absolutnie nie jest to, to o co nam chodzi w tym ćwiczeniu. Luźniutko. I powoli. Dobrze, rozluźnij, nogi na szerokość bioder, unieś prawą nogę, kolano zatrzymaj na wysokości kolca biodrowego, zrotuj ją do środka, ręce po przeciwnej stronie, ćwiczenie drzewo, będziemy zamieniać miejscami rękę, ręce z nogami, z nogą, wdech, z wydechem i wdech, powolutku. Trzymamy równowagę w ciele. Dzięki temu, że ręce podążają w przeciwnym kierunku, nie tracimy równowagi. I wdech. I wdech.
opuść, rozluźnij. Druga strona, lekko ugięte kolana, unieś lewą nogę na kolano na wysokości kolca biodrowego, zrotuj do środka, ręce po przeciwnej stronie, wdech, z wydechem i wdech. Wygląda banalnie, ale trzeba robić to naprawdę powoli, wtedy nie stracimy tej równowagi. I wdech. I wdech. I opuść i rozluźnij. Pięknie. Lekko ugięte kolana. Załóż nogę na nogę. Ręce przed siebie pomogą Ci zachować równowagę. Pochyl w przód, troszkę nie zaokrąglając pleców. Przytrzymaj. Jeśli jesteś w stanie, załóż rękę na rękę, tak żeby nie stracić równowagi. Ciężar na stopie dolnej, rozłożony równomiernie. Powolutku wyprostuj, druga strona. Lekko ugięte kolano, zakładamy nogę na nogę. Ciężar na stopie rozłożony równomiernie, pochyl nie zaokrąglając pleców. Trzymaj. Oddychaj swobodnie, wdech nosem. Wydech ustami. Pomału wyprostuj. Lekko ugięte kolana, jedna ręka do boku, drugą chwyć za stopę, za palce stóp. Przenieś rękę w przód, pochyl, ciągnąc nogę troszkę do tyłu. Szukaj równowagi, ciężar na stopie dolnej rozłożony równomiernie. Pomalutku patrzymy w jeden punkt, nie rozglądamy się. Wtedy jest nam łatwiej utrzymać tą równowagę. Może się uda troszeczkę pogłębić. Trzymaj, oddychaj. Wdech nosem, wydech ustami. Powolutku. Opuść, druga strona, lekko ugięte kolana, jedna ręka do boku dla równowagi, drugą chwytamy za palce stopy, przenosimy rękę w przód, powoli pochylamy i trzymamy, patrzymy w punkt jeden, szukamy równowagi w ciele, rozciąga się przednia strona uda zginacze, pochyl, także tutaj bardzo dobrze wpisuje się w ten trening. Po tym intensywnych przysiadach warto to ćwiczenie zrobić. Powolutku opuszczamy, rozluźniamy, rozluźniamy. Załóż rękę za głowę, dłoń zwisa luźniutko, chwyć przeciwną ręką łokieć i pociągnij w dół w granicy komfortu, trzymaj, oddychaj, wdech nosem. I wydech ustami. Lekko ugięte kolana. W ten sposób nie wypchniesz miednicy do tyłu. Do przodu chciałam powiedzieć. Rozluźnij. I druga strona. Opuść rękę w dół. Chwyć łokieć. Opuść w dół. Oddychaj. Opuść, rozluźnij, spleć z tyłu dłonie, amen, splatamy, unosimy do góry, tak, także nie wykręcamy dłoni, tylko zostajemy w tej pozycji, oddychaj. Rozluźnij, wyciągnij ręce przed siebie, chwyć dłoń za palce. Obciągnij na zewnątrz i trzymaj.
Rozluźnij, druga strona. Rozluźnij, krążenie głowy w jedną stronę. Luźniusieńko. I w drugą stronę. I rozluźnij. Dobrze. Weź głęboki wdech. I wydech. Wdech. Rozluźniamy. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w przyszłym odcinku. Życzę miłego tygodnia.